Mamy prawie 1000 oczek różnicy w tym pojedynku. Nastąpiło E4 w pierwszym ruchu. Jak Bartosz zareaguje? G6, elastyczne posunięcie ze strony niżej notowanego rywala. No i tutaj IM zajmuje sobie centrum. Nastąpiło goniec G7. Nie wiemy, czy tutaj jakiś pirc będzie, czy obrona nowoczesna. Co tutaj czarny ma na radarze? Biały skoczek C3, także klasyczne podejście. I mamy A6, czyli ewidentnie czarny będzie tutaj szykował posunięcie B5. Jest to dosyć jadowite, ponieważ gońce czarnego wtedy działają bardzo agresywnie, więc biały nie mrawo, ale jednak przeszkadza. Zagrał A4, pole B5 zabezpieczone i teraz czarny na ograniczonej przestrzeni musi manewrować. W partii mamy D6 zagrane, więc będzie to przygotowanie prawdopodobnie pod posunięcie E5, chociaż oczywiście przede wszystkim czarny musi zrobić roszadę w partii F4, więc totalna dominacja białego w centrum, ale na korzyść czarnego działa fakt, że jego pozycja jest bardzo, bardzo solidna. Ciężko tutaj wskazać jakąś słabość w obozie czarnego. Czasami się przebija tym pionem aż do E6, żeby wytworzyć jakieś problemy, no ale w partii mamy po prostu skoczek F6 i biały odpowiada klasycznym skoczek F3, także jedna i druga strona na spokojnie. Dosyć wkurzające w tych systemach jest to, że czarny na wiele sposobów może czy to E5 przywalić, czy to C5 czasami, różne tutaj ruchy są stosowane, ale w partii po prostu roszada. I mamy w partii goniec E2 ze strony mistrza międzynarodowego. Dosyć niemrawe posunięcie. Prawdopodobnie biały się tutaj obawiał posunięcia goniec G4. No goniec na D3 byłoby zdecydowanie aktywniejsze. Punkt E4 byłby zabezpieczony. No ale goniec G4 dziwna koncepcja. No bo jednak tutaj związania nie ma. Więc czarny ewidentnie będzie musiał tego gońca oddać po jakimś H3. Ale biały po prostu robi roszadę i w jaki sposób czarny będzie chciał to centrum atakować, no bo tutaj figury czarnego rozwinięte prawie wszystkie, no jeszcze tego skoczka z B8 nie ma w grze, ale coś z tym skoczkiem będzie trzeba zrobić i na pewno też będzie trzeba coś pionami poatakować, bo centrum białego bardzo solidne, E5 wisi w powietrzu w którymś momencie, więc mogą być z tego tytułu problemy. W partii mamy skoczek C6. Tak jakby czarny szykował jakąś presję na D4, albo może w ogóle on chce zagrać posunięcie E5, żeby tym sposobem uderzyć tutaj centralnie. No ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. Mamy tutaj goniec E3, czyli biały nie wyrywa się z tym atakiem, po prostu kontynuuje rozwój. Czarny się tutaj zastanawia. No to jest właśnie problem tej obrony nowoczesnej. Ciekawe podejście, elastyczne podejście, ale też nie ma prostego planu gry na ograniczonej przestrzeni. Figury czarnego muszą szukać szczęścia i nie zawsze to szczęście znajdują. W tej pozycji E6 trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo nijakie zagranie. Ewidentnie czarnemu chodzi o przygotowanie posunięcia D5, ale czy to będzie dobre? Teraz ten goniec z G4 nie ma już powrotu do domu, więc z tym gońcem będzie się trzeba pożegnać i biały właśnie do tego doprowadza, więc H3, nastąpiła wymiana i teraz biały na 100% będzie chciał zagrać E5, będzie chciał to centrum otworzyć, żeby para gońców mogła się tutaj rozkręcić i czarny musi odpowiednio zareagować, żeby do tego po prostu nie dopuścić. D5 w tym kontekście, no cóż, blokada blokadą, ale jednak figury czarnego no jeszcze bardziej ograniczone. Chociaż trzeba powiedzieć, że sens jest tutaj widoczny, ponieważ w takiej strukturze gońce białego
nie mają jak się rozkręcić. Ale tutaj G4 to zdecydowanie zbyt optymistyczna próba. Król białego się osłabił, a F5 wcale nie jest takie groźne. Tym bardziej, że czarny sam może zagrać F6 albo nawet F5, więc na tym etapie trzeba pochwalić zawodnika grającego czarnymi. No ponad 1000 oczek różnicy, a ten cały czas się trzyma. W partii nastąpiło tutaj skoczek E7 i mamy manewr skoczek E2, wieża C8 na tablicy demonstracyjnej. Pomyliła mi się kolejność posunięć, także przepraszam szanownych widzów, ale faktycznie do tego wieża C8 tutaj dojdzie. Czarny jest zainteresowany przeprowadzeniem posunięcia C5. C5 jest bardzo ważne, ponieważ to jest jedyna szansa na podrywanie tego centrum białego. Oczywiście F6 też wchodzi tutaj w grę. F6 też jest interesujące, ale F6 zawsze osłabia króla i to jest ten minus. No i zobaczcie, centrum zamknięte. Te biały niby ma tutaj zalążki potężnego ataku, ale czarny jest po prostu szybszy. Zaraz jeszcze hetman B6, dodatkowo skoczek C6 i atak będzie naprawdę solidny. Więc biały przechodzi tutaj do defensywy, no ale tutaj dłuższe zastanowienie ze strony czarnego. Biały aż opuścił szachownicę. Jest to faktycznie legalne, choć nieroztropne w szachach szybkich. Tego czasu jest mało i lepiej czas maksymalnie wykorzystywać. Czas przeciwnika tak samo. No i w partii mamy bicie na D4. Bicie na D4 jest próbą otwarcia linii C i teraz tylko czekać, aż skoczek przejdzie na C4, drugi na C6. Będzie tutaj atak na D4 i co mamy? Mamy bicie na D4. Więc teraz czarny ma tutaj linię C. Łatwo sobie wyobrazić jakiś plan hetman B6, wieża C7, wieża C8 z dalszą presją po linii C, a nawet ten król białego, ten osłabiony król białego może być w dalszej części partii problemem. Mamy tutaj hetman B6 zagrane, być może nawet pion B2 będzie tutaj skubany przez tego hetmana, ale jednak biały mocno w defensywie. Widać, że cały ten plan białego był do kitu. Czarny stworzył tutaj fajną presję na hetmańskim i biały po prostu swojego planu nie ma kiedy zrealizować. I teraz F6, bardzo ryzykowne podejście ze strony Bartosza grającego czarnymi. F6 faktycznie podważa centrum białego. Grozi tutaj bicie na E5, bicie skoczkiem. Pamiętajcie, że ten goniec na E3 jest niebroniony. Więc jest tutaj związanie pionka z D4, bardzo realne problemy po stronie mistrza międzynarodowego i po bardzo długim zastanowieniu zostało wrzucone posunięcie A5 w zamierzeniu wygonienie tego hetmana z B6, który faktycznie jest tutaj bardzo wkurzającą figurą. I co z tym hetmanem zawodnik grający czarnymi zrobi? Trzeba tutaj jakoś zareagować. Już 10 minut na zegarze czarnego zostało, choć 5 sekund dodawane za każde posunięcie, więc tego czasu jest sporo. W partii hetman C7, no nie do końca widać, co ten hetman po linii C mógłby robić. Nie ma gdzie tutaj wkroczyć do ataku, więc nie jest to błąd, ale dosyć podejrzana koncepcja. No i teraz pytanie, co zrobi biały? No bo biały chciał tutaj atakować na królewskim, ale teraz F5 całkowicie nierealne. No bo oczywiście punkt E5 trzeszczy, nawet trzeba tutaj brać pod uwagę jakieś ofiary na E5 i w partii goniec D2, czyli mocne przejście do defensywy. Ten goniec stojąc na C3 będzie chciał wszystkie te piony zabezpieczać i przy okazji zabezpieczać
zabezpieczać punkt E5. W partii mamy skoczek C6, proste, logiczne podejście, atak na D4, atak na A5, ma to sens, no a ten goniec na C3 pełni funkcję pionka w tym momencie, więc co czarny zrobi? Bicie na E5 z dalszą aktywizacją gońca, to wygląda bardzo zdrowo, zawsze trzeba patrzeć, co się osłabiło w pozycji przeciwnika i to, co się osłabiło, trzeba koniecznie zaatakować, ale za chwilę zacznie się robić nerwowo. 9 minut na zegarze czarnego, mamy to bicie na E5, biały tutaj odbija, no przekątna H6, C1 wygląda naprawdę uroczo, ten goniec mógłby tutaj fajnie się rozkręcić, zobaczymy, co z tego wyniknie. I mamy wieża F7. Okej, no to ciekawe, żeby tutaj skorzystać z linii F. Długie zastanowienie ze strony mistrza międzynarodowego. Prawdopodobnie jakieś bicie na D5, E6 widły. Tego typu motywy rzuciły mu się tutaj w oczy, ale jednak zabrakło tej odwagi, żeby ukąsić i po prostu zagrał hetman D2. No to też ma sens, bo skoro czarny atakuje, no to biały musi się tutaj grzecznie pobronić po tej linii F, także tego typu przestawienie wygląda zdrowo. W partii wieża F8, wieża F1, więc czarny fajnie dociska. Brakuje jakiegoś posunięcia B6, bo ten skoczek z D7 bardzo nierobotny. Fajnie byłoby go gdzieś tutaj na C4 przerzucić. To wygląda bardzo dobrze, ale tutaj długie zastanowienie. No czarny coś nie może znaleźć koncepcji i co on tutaj zrobi? Oj, skoczek A7! Ogromny błąd! Skoczek na skraju, nie czuje się jak w raju. Trzeba pamiętać, że niebrojone figury giną. Prawdopodobnie ten skoczek chce przejść na B5, ale w sumie na C6 on stał dobrze. I co my tutaj mamy? Goniec B4, aktywizacja, więc wieża musiała uciec. No i teraz biały liczy tutaj warianty. Pozycja czarnego zrobiła się podejrzana, ale trzeba tutaj precyzyjnie podoliczać. Oj, wyciągnął rękę, ale coś się nie mógł zdecydować jednak. Zobaczmy, no czarny tutaj też wykorzystuje ten czas, też liczy warianty i mamy uderzenie na D4, czarny też to widział, spodziewał się tego posunięcia zawodnik grający czarnymi. O co tutaj chodzi? Jest teraz presja na F7, więc to jest oczywiście główny problem, a po wieża F2 hetman odbija i tutaj jest groźba, wideł na F7, więc ta wieża z E8 podwisa i to jest ewidentnie problem, ale czarny jeszcze tutaj szuka sposobu na defensywę, jeszcze tutaj próbuje znaleźć sposób, żeby pole F7 zabezpieczyć i faktycznie taki pomysł w tej pozycji istnieje. Skoczek bije E5, piękna wymiana ciosów, hetman teraz broni na F7, a mało tego, skoczek G3 może wisieć, ale bicie na E5 i teraz zobaczcie, ten skoczek na A7 podwisa na koniec wariantu. Więc czarny bije na D5, ale ten skoczek na A7 niebroniony i to sprawia, że cała kombinacja miała sens. Nad czym ten biały jeszcze tutaj myśli? Po prostu skoczek za darmochę, więc po co sobie tutaj utrudniać życie? Być może biały nie chce oddać tego pionka z E5, bo król białego faktycznie goły. Ależ tutaj fajna wrzutka! Goniec D6 z atakiem na hetmana i hetman nie ma gdzie odejść, żeby zabezpieczyć tego skoczka za 7. Więc teraz pozycja jest jeszcze bardziej wygrana i czarny tutaj zastanawia się i zastanawia się, szuka jakiegoś sposobu, nie chce się poddać i jaka decyzja? Finalnie pion na A5 został zbity, ale teraz hetman wjeżdża na F7 i po prostu widły, wieża na E8 jest niebroniona i nastąpiła rezygnacja. Ale trzeba powiedzieć, że zawodnik grający czarnymi walczył tutaj jak lew, no 1000 oczek różnicy w tym pojedynku, a partia naprawdę nie była taka jednostronna, więc brawa dla tego zawodnika.